Już od dzisiaj można zobaczyć nową wystawę w Muzeum Historycznym w Sanoku. Wystawa jest poświęcona militariom, które mamy w swoich zbiorach, ale też które dostaliśmy z rąk prywatnych, od prywatnych właścicieli. Wystawa prezentuje najciekawsze elementy uzbrojenia od średniowiecza po okres nowożytny, właściwie po czasy II wojny światowej. Chcieliśmy tutaj pokazać taki przekrój właśnie tego uzbrojenia, co było używane w różnych czasach i czym możemy się pochwalić. A mamy naprawdę kilka bardzo interesujących rarytasów, na które warto zwrócić uwagę. Od średniowiecznych mieczy, którymi tutaj walczyli rycerze i w XII i w XIV wieku, poprzez fantastyczną lufę armatnią z pierwszej połowy XVI wieku, zupełny unikat, falkonet, który prawdopodobnie był pod Chocimiem, a później we wsi Odrzechowa służył jako słupek graniczny. Ponoć też na wiwat strzelano w ostatnią wielkanocną niedzielę z niego właśnie jeszcze przed wojną. Mamy tutaj napierśniki husarskie, które trafiły aż spod Chełma różnymi drogami spadkowymi, przepisywaniami testamentowymi poprzez miejsce piastowe Jabłonki, Brzozów, aż do muzeum w Sanoku i dzisiaj można je oglądać. Są to rzeczy unikalne w tak małym muzeum jak nasze. Mamy pamiątki po drugim pułku strzelców podhalańskich, który stacjonował na terenie Sanoka w okresie międzywojennym. Są to czapki, rogatywki, są to elementy uzbrojenia, którymi dysponowali żołnierze z tamtych czasów, także mnóstwo interesujących rzeczy, a takim zwieńczeniem zupełnie fantastycznym jest możliwość wejścia do oryginalnego schronu niemieckiego z czasów II wojny światowej, zbudowanego przez Niemców w 1940 roku na granicy ówczesnej Generalnego Gubernatorstwa i Związku Radzieckiego. Przypominam, że sam wtedy był taką granicą, z którego to schronu Niemcy obserwowali, co ich przyjaciele Sowieci robią po drugiej stronie Sanu. Dzisiaj my możemy zobaczyć, co jest po drugiej stronie Sanu, chociaż już Sowietów tam nie ma.